pracowałem w jednym z większych polskich banków i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to nie jest chyba to wszystko, nie jest moja wymarzona praca. I tak zacząłem budować auta. I auta te mają w granicach 2,5 tysiąca koni. Nasz zespół musi wydać w granicach 500 000 zł na oponę. Jaki jest przeciętny koszt wyprodukowania samochodu do driftu? Jak to jest, że człowiek, który tworzy driftowozy, jednocześnie jest fanem ekologicznej motoryzacji? Fan to chyba za dużo powiedziane, ale naprawdę jestem osobą, która bardzo lubi takie rzeczy. Driftowozy będą zasilane silnikami elektrycznymi? Jestem tego przekonany. Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski. Zapraszam Was do Świątyni Drifterów, czyli miejsca w Warszawie, gdzie od kilkunastu lat tworzone są samochody, które cechują się niezwykłą precyzją i pozwalają ich użytkownikom osiągać ponadprzeciętne wyniki we wszelakich zawodach. Jednak co ciekawe, część wywiadu, w której Michał opowiada o kulisach swojej branży, nagraliśmy w jednym z jego elektrycznych BMW i3, które kupił dla swoich klientów. Zresztą temat driftu i elektromobilności zaczyna się już ze sobą łączyć, bo jak pewnie część z Was wie, powstają już pierwsze elektryczne driftowozy. Ponadto Maciek z kanału Jazda z Elektromaćkiem w jednym z odcinków przypomniał, że w Australii zbudowano elektrycznego dragstera z 4 silnikami mającymi po 1000 koni mechanicznych każdy. Ostatnimi czasy jechałem w godzinach szczytu przez zakorkowany Kraków i jechałem, uwaga, buspasem. Na światłach wyszedł do mnie jakiś pan i zwrócił mi uwagę, że tym pasem nie mogę jechać. Człowiek ten nie wiedział o istnieniu przepisu, który zezwala samochodom elektrycznym na podróżowanie właśnie buspasem. Przepis ten obowiązuje od lat, ale wciąż nie wszyscy wiedzą o jego istnieniu. Na koniec chciałbym Wam przypomnieć, że realizacja odcinków na terenie całej Polski jest możliwa dzięki wsparciu partnerów. Dziś jest nim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest zarazem wydawcą kanału Jazda z Elektromaćkiem. No to zaczynamy wywiad. Moja ścieżka kariery jest dosyć pokrętna w tym biznesie i nie zaczynałem tutaj od studiów technicznych, tylko zaczynałem od studiów finansowych, ekonomicznych. Pracowałem w jednym z większych polskich banków i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to nie jest chyba to wszystko, nie jest moja wymarzona praca. I tak zacząłem budować auta. Auta, które widzimy, są to auta zespołu AMZ Drift Team Motorsport i auta te mają w granicach 2,5 tysiąca koni w sumie. Każde te auto pojedyncze ma 700, 800, 1000 koni. Jest co palić, czym palić oponę i naprawdę jest czym wygrywać. Trzeba przyjąć, że każdy zawodnik na zawodach spala w sezonie około 250 do 350 opon. Nasz zespół musi wydać w granicach 500 000 zł na oponę. Jaki jest przeciętny koszt wyprodukowania samochodu do driftu? Bardzo często dostajemy takie zapytania od młodych ludzi, żeby zbudować auto do driftu, można dysponować budżetem w granicach 30-40 tysięcy złotych i można zacząć bezpiecznie się bawić. Natomiast są to budżety, które nie pozwalają na osiąganie sukcesu w klasie zawodów typu Mistrzostwa Polski. Tak? Auto zbudowane w klasie Mistrzostw Polski, no to jest to budżet w granicach 500 tysięcy złotych. Podejrzewam, że za 10 lat możemy nie stać przy samochodach do driftu, tylko będziemy stali przy samochodach totalnie innych, o których nawet nam się teraz nie śni. Zaraz dokończymy tę historię już w bardziej komfortowych warunkach, siedząc wewnątrz, uwaga, elektryka. Porozmawiamy sobie właśnie o tym biznesie i motoryzacji, także zostańcie z nami. Jak to jest, że człowiek, który tworzy driftowozy, jednocześnie jest fanem ekologicznej motoryzacji? Fan to chyba za dużo powiedziane, ale naprawdę jestem osobą, która bardzo lubi takie rzeczy. Natomiast nasze driftowozy, które gdzieś tam w głowach mamy pomysły, no też musimy testować sobie rozwiązania na naszych, że tak powiem, własnych tyłkach. No dobrze, ale myślisz, że faktycznie w przyszłości driftowozy będą zasilane silnikami elektrycznymi? Jestem tego przekonany. Jestem przekonany na 100% będzie elektryczne
wspomaganie, czy będzie elektryka w samochodach? W sporcie, w szeroko pojęciem sporcie będą elektryczne auta. No ale powiedz mi, jak to jest z kolei możliwe do wykonania, skoro driftowóz używa w czasie, powiedzmy, zawodów 50-70 litrów na godzinę pracy, a silniki elektryczne rzadko kiedy są w stanie wygenerować kilkaset kilometrów zasięgu, więc ta moc musiała być nieprawdopodobna. Jeszcze ta technologia nie jest na takim poziomie. Są firmy, które budują, zaczęły wprowadzać to baterie, które 2-3 minuty ładują się, 90% baterii. Pytanie, jaka jest tego wytrzymałość i jak to się będzie zużywało i rozkładało w czasie? Na szczęście w sporcie nie wytrzymałość jest najważniejsza, tylko efektywność, więc jak ona, taka bateria będzie wytrzymywała przykładowo 100 cykli, no to w sporcie nie jest to duży problem. Na co dzień tak, jak najbardziej. Natomiast w sporcie to akurat jest to kwestia pomijalna, to tak jakbyśmy porównali do opon, które się zużywają. Tutaj baterie też będą się zużywały, ale dają nam przewagę konkurencyjną do samochodów spalinowych i to przez pewien czas na pewno będzie gigantyczna przewaga, jeżeli Oczywiście. Coś takiego będzie wprowadzone. A czy ty próbowałeś złożyć driftowóz z silnikiem elektrycznym? Jeszcze nie, ale powiem szczerze, że mieliśmy takie podejście i myślimy bardzo często na ten temat. Jeździliśmy na targi, jeździliśmy na spotkania biznesowe i rozmawiamy z partnerami na temat budowy takiego samochodu, więc myślę, że to jest pieśń przyszłości i będzie to coś takiego zbudowane. Czyli jesteś w tej opozycji względem całego motoryzacyjnego świata, która takiej motoryzacji nowej ery się wyrzeka jak tylko może. To nie jest kwestia opozycji, tylko to jest kwestia chyba realnego podejścia do tego, że patrząc przez pryzmat właśnie rosnących kosztów paliwa, rosnących kosztów gazu i różnych innych paliw, no to jednak te paliwo elektryczne, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, będzie najbardziej efektywne i to jest jak gdyby clue. Jasne. A powiedz mi, jak wygląda kwestia zbudowania wymarzonego driftowozu? Mówiłeś o tym, że da się to zrobić za kilkadziesiąt tysięcy złotych. To jest kwestia zawsze doświadczenia osoby budującej i osoby, która będzie użytkowała te auto i potrzeb tej osoby. Do nas klient przychodzi, pierwsze pytanie, jakie pada na spotkaniu, czy gdzie budujemy auto do driftu, czy do sportu, to jest, w jakiej dziedzinie będzie auto użytkowane. Jeżeli mamy odpowiedź, ok, będziemy driftowali, okay. Następne pytanie, gdzie? Czy to jest wokół trzepaka, czy to jest amatorska liga, czy to jest profesjonalna liga, czy będziemy to robili według jakiegoś homologacji, czy jakikolwiek inny obowiązuje nas regulamin. Jeżeli mamy regulamin, który nas obowiązuje, no to budujemy pod to i to wszystko generuje koszty, bo musimy się gdzieś tam w tym zmieścić. Jeżeli to jest wokół trzepaka, nie ma problemu, robimy na niższej jakości, możemy zbudować, chociaż nie oszczędzamy na bezpieczeństwie, nie oszczędzamy na jakości, ale pewne rzeczy oczywiście można wyeliminować. W dzisiejszych czasach wcale o klienta nie trzeba aż tak bardzo walczyć, jak się jest dobrym i od lat w branży działa tak jak chociażby wy. I zastanawiam się, jaki typ klienta jest najlepszy. Taki, który jest świadomy tego, co chce, czy taki, który zgadza się na wszystko i pozwala też dzięki temu zrealizować wasze marzenia dotyczące budowy jakiegoś samochodu, no bo wtedy możecie się wykazać. I to jest najgorszy klient, który ma budżet, który potrafi zbudować cokolwiek, bo go stać na to, ale nie wie do końca, co chce. Natomiast najlepiej się współpracuje z klientami, którzy wiedzą, co chcą i mają budżet pozwalający zrealizować te założenia i znają, już są na tyle, znają rynek motoryzacyjny, że wiedzą, ile co może kosztować. Bo tłumaczenie nieraz klientom, dlaczego pewne rzeczy kosztują i to też jest uciążliwe, spędza sen z powiek i czasem
No bo wtedy tak naprawdę poza wykonaniem dowolnej pracy zawodowej, mechanicznej, też poświęcasz czas na edukację rynku i edukację klienta, która może wcale nie okazać się w żaden sposób owocna dla Ciebie, a jedynie generować tylko i wyłącznie utratę czasu. Czasem trzeba poświęcić trochę czasu, wyedukować tego klienta, jeżeli widzimy, klient jest rokujący, poświęcić trochę czasu na właśnie przekazanie mu dodatkowych informacji. I wtedy, jeżeli klient się poczuje komfortowo w takich sytuacjach, no to wtedy ma pełne zaufanie i daje nam wolną rękę. Jakie podzespoły są najdroższe i które wpływają na to, że kupujemy auto, budujemy auto za astronomiczne pieniądze względem tego rynku aut seryjnych? Po pierwsze silnik, jednostka bazowa, która jest rozwojowa, tudzież nie jest rozwojowa i wiadomo, do jakiej granicy mocy możemy operować. Druga rzecz to jest cały układ napędowy, typu skrzynia biegów, przeniesienie napędu typu dyfer. To są koszty, to są... Tutaj rozpiętość tych kosztów jest tak gigantyczna, że możemy działać na seryjnej, bardzo dobrej, że działającej skrzyni biegów bardzo wytrzymałej, a możemy pójść sobie po oporze za 200 tysięcy kupować skrzynię biegów. Następne rzeczy to jest układ, zawieszenie całe, czyli także układ skrętny, gdzie w drifcie jest to jak gdyby podstawowa rzecz, gdzie możemy konkurować z najlepszymi zawodnikami. Jest kilka firm na świecie, które produkują takie podzespoły do sportu typowo do driftu i no to te rzeczy wszystkie niestety kosztują dziesiątki tysięcy i to nam daje końcową kwotę, bo wszystkie rzeczy typu fotele, kierownice, systemy gaśnicze, oczywiście możemy mieć system gaśniczy za 200 zł, gaśnicę możemy mieć za 10 tysięcy system gaśniczy, tak? Tylko pytanie, w jakiej lidze startujemy? To wszystko jaki się przekłada. Jaki mamy budżet, prawda? Tak, jaki mamy budżet, jakie mamy chęci. Jasne. A jeśli chodzi stricte o perspektywy w tej branży, gdzie Ty dostrzegasz jakąś niszę, która umożliwiałaby dzisiaj wejście fachowcom, rzemieślnikom i na starcie już inkasowanie dobrych środków za swoją pracę właśnie zawodową, taką manualną? Bo na pewno w jakimś segmencie Twojej branży fachowców brakuje. Są dwa takie segmenty, gdzie zawsze jest problem z dobrymi rękoma, nazwijmy to. Pierwsza gałąź to jest fabrykatorzy. To są wszelkiego rodzaju fabrykatorzy, którzy mają zdolne ręce, mają wyobraźnię i potrafią to zrobić odpowiednio sprawnie. A druga gałąź jest to człowiek, który będzie się zajmował elektroniką, elektryką. I to jest chyba nawet bardziej rozwojowa, bardziej przyszłościowa część tego tortu. Fabrykator za co stricte odpowiada? Za elementy typu układ wydechowy, za elementy typu układ dolotowy, za spawanie klatki, za spawanie, wszystkie elementy, które podczas budowy takiego auta do sportu wykorzystujemy, które widziałeś podczas wizyty u nas w firmie. To są wszystkie te elementy, które sami robimy w warsztacie, tak? W sensie mamy to do wspawania, mamy zbudować układ wydechowy. Każdy samochód, 90% aut motosportowych ma układy wydechowe, ma układy dolotowe, zrobione stricte pod daną specyfikację. Tam nie ma rzeczy z półki zdjętych, tam wszystko jest policzone i pod specyfikacje zrobione, więc takich ludzi ta branża zawsze będzie z otwartymi rękoma i do tego trzeba mieć naprawdę dobrą rękę i dużo samozaparcia. W jaki sposób wykształcić się właśnie w kierunku zostania takim rzemieślnikiem? To są godziny pracy, to są godziny poświęconej pracy. Przychodzą do nas studenci, którzy by chcieli od razu na dzień dobry pracować w motosporcie. Ja mówię, ok, no to nie ma problemu. Potnijcie mi jakieś materiały, tak? Oni się patrzą na mnie, dlaczego, po co? Przecież to motosport to nie jest cięcie, to nie jest brudna sprawa. Ja mówię, nie, podstawy motosportu to są właśnie te brudne sprawy, to są właśnie sprawy, gdzie trzeba czasem stanąć na głowie, żeby coś spasować.
ze sobą, ale trzeba pomyśleć i wtedy pospawać, zrobić. Chociaż patrząc przez pryzmat dzisiejszego jak gdyby rynku, jak to wygląda, to też komputery będą to wszystko rozwiązywały tematy i drukarki 3D będziemy mogli sobie drukować, tak? Wiele, wiele rzeczy nam to też pozałatwia. Chociaż to jeszcze pewnie z 10 lat minie, zanim takie rzeczy wejdą na co dzień, żeby to było. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zbijamy żółwika, a Was na swój kanał zapraszam już za parę dni. Do zobaczenia na drodze. Do zobaczenia. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.